Cześć, witam serdecznie, z tej strony jak zwykle Marcin. Teraz popatrzyłem już w drugą stronę, bo zdaje się, że patrzyłem w złym kierunku. No i dzisiaj wideo trochę o tym, co się dzieje. Kilka ostatnich dni nie było poranników. Zauważyłem, że po tym jak dodawałem codziennie, to z dnia na dzień trochę zainteresowanie spada, ale to oczywiście nie znaczy, że tych poranników nie będzie, bo jest kilka nowości. Pierwszą jest taką, dlaczego nagrywam zresztą to wideo właśnie, że kupiłem kamerę Canon 6D Mark II. No i o tym chciałem tutaj porozmawiać na samym początku. Na pewno słychać było teraz uderzenie tej kamery, więc za to przepraszam. Nie pomyślałem, że nie powinienem odkładać tego w pobliżu do mikrofonu. No ale o co tutaj chodzi? Wiecie, że ja zajmuję się retuszem, że jestem retuszerem, postprodukcją. W ostatnim czasie nieco mniej staram się zajmować, bo chciałbym rozwinąć nieco inne dziedziny. Między innymi fotografii, gdzie zawsze miałem właśnie tą pasję do fotografii, jednak do tej pory raczej użyłem mojego małego Sony z crop sensorem, gdzie starałem się pokazać, jak właśnie tą małą kamerą można osiągnąć bardzo dużo. No i myślę, że tutaj to moje doświadczenie w postprodukcji z Photoshopem bardzo owocowało. No i chciałem zobaczyć, jak daleko mogę zajść z fotografią, używając właśnie pełnoklatkowej kamery, taką jaką jest Sony Mark II. Więc jedna rzecz jest taka, że mogę spróbować coś nagrać wideo tą nową kamerą, a inna jest taka, że będę zajmował się fotografią, dzięki czemu dużo więcej materiałów, które pozwolą nagrać mnóstwo poranników i kursów, co zresztą bardzo wierzę. No i oczywiście wy będziecie mogli otrzymywać te materiały, by pracować na własną rękę, więc myślę, że to jest naprawdę niesamowity deal, jaki tutaj możecie mieć, no i na pewno będę Was o tym informował, co jest do wzięcia. Także Canon 6D Mark II. Dlaczego ta kamera? Polecone przez kolegę. Myślałem jeszcze o pełnoklatkowym Sony, to było Sony S7, zdaje się, 2 czy 3. Cenowo Sony był gorszy, no i zdecydowałem się właśnie na lustrzankę. W tym wypadku, dużo czytając. Inna sprawa jest taka, że Hongkong nie ma tutaj podatku, więc zapłaciłem mniej niż by to kosztowało na przykład w Polsce. Nie powiem Wam dokładnie tej ceny, tutaj to było 11 800 hongkońskich dolarów za body, co jeden taki właśnie dolar to jest 0,44 złotówki, może 43, możecie sobie to przeliczyć. No i obiektyw około też 11,500, zdaje się. No i obiektyw to jest 24 mm do 70, zdecydowałem się na jeden obiektyw. Dlaczego ten obiektyw Canona 24-70? Przede wszystkim te same parametry Sigma, ponoć jest ciężka, to naprawdę waży trochę. No i 24, ja uwielbiam robić krajobrazy, 24 idealnie nadaje się do krajobrazów, a dalej fakt, że jest 70 mm, to będzie jeszcze niezwykle uniwersalne na portrety, więc myślę, że to był bardzo dobry taki, można powiedzieć, półprofesjonalny set na start dla mnie. No i przez pierwsze 2 dni zrobiłem tyle i kilka zdjęć, dlatego możemy chyba sobie je odrobinę przeglądnąć, by zobaczyć, jak wiele mogliśmy tutaj uzyskać z tej kamery. No i mam tutaj 2 foldery, jeden pod nazwą Jardines Lookout, oczywiście z miejsca, gdzie mieszkam, miejsca z najbardziej imponującymi widokami miasta, widokami architektury, cudów architektury i tak dalej. No i zaczniemy sobie od jakiegoś takiego zdjęcia, z którym ja już trochę tutaj eksperymentowałem. Myślę, że może nie koniecznie to zdjęcie, bo zdaje się, że to mam zrobione, ale chcę wybrać takie zdjęcie, gdzie moglibyśmy co nieco tutaj się pobawić. Zdaje się, że popróbuję sobie tym zdjęciem na początku. Jest to nierówne, ale oferuje mi dużo detali, dzięki czemu byśmy mogli nieco więcej. No i to jest RAW, to jest dosyć jasne. Problemem jest to, że jest duża mgła. To może mylić, bo może Wam się wydawać, że to jest smog. To nie jest smog, tylko naprawdę, bo chyba wilgotność się unosiła tego dnia, bo po drugiej stronie, gdzie nie było słońca, było niezwykle czyste niebo, a kiedy jest mgła i patrzy się pod, tak jakby w te promienie słońca, no to ta mgła zawsze mocno się odbija i tworzy właśnie taki nieprzyjemny efekt. Żeby zobaczyć, jak tutaj radzi sobie to, spójrzmy, łatwo się wyciąga naprawdę cienie, światła również niezwykle. No i myślę, że naprawdę mając ten RAW tutaj z tej kamery, dużo możemy osiągnąć. Ja bym chciał tutaj pobawić sobie jeszcze z profilem kamery i zobaczyć z landscape. No i tu to już wygląda naprawdę niezwykle imponująco. Przy tym mógłbym nawet bardziej wyciągnąć sobie cienie. Mógłbym popracować jeszcze na przykład z tutaj dzieleniem tonów. No jak widzicie, mnóstwo możemy wyciągnąć, ale co mi zależy, na czym zależy mi bardziej, to na pewno zależy na tym, żeby coś bardziej wymagającego, tak? Czyli wybierzemy sobie nieco inne zdjęcie, teraz na szybko i zobaczymy, ile będziemy mogli osiągnąć, ile będziemy mogli wydobyć z takiego zdjęcia, które jest nieco trudniejsze jak to, czyli jak sobie aparat radzi ze słabym światłem. Oczywiście tutaj standardowo będzie wyciąganie cieni i tak dalej. No na pewno bym musiał dodać tutaj trochę ekspozycji. No i jeśli tu przybliżymy, można zobaczyć, że niestety pojawia się ten szum, tak? Czyli są kamery na pewno lepiej sobie radzące z tego typu rzeczami. Przepraszam za ten dźwięk. Podłączę słuchawki, więc to nie będzie nam się pojawiało. OK. Co jeszcze na pewno trochę kontrastu. No i ściągnąłbym tutaj na pewno trochę mgły, wykorzystując dehaze. No czy to dobrze się jakoś sprawdza? Mamy tutaj kilka przebarwień. Wygląda to dobrze naprawdę, jeśli byśmy na przykład starali się na rzeczy typu social media. Ten niebieski, który się pojawia przy profilu tutaj landscape, można łatwo jakoś to skorygować, więc są szumy przy bardzo niskim świetle, ale myślę, że jest to w granicach takich, że można to zaakceptować. Następnego dnia postanowiłem spróbować kilka takich zdjęć, na przykład zobaczyć jak portret. Tutaj widać jeszcze moje takie braki. Na pewno są te zniekształcenia przez to, że no, fotografem mistrzem tyle nie jestem, ale mam chyba dobrą wyobraźnię wizualną przez lata pracy w postprodukcji. Tu nawet nie musiałbym aż tak dużo robić, jak widzimy przy portrecie. Łatwo, jeśli te cienie nie są aż tak silne, bardzo łatwo to się naprawdę tutaj ogarnia. Moglibyśmy tutaj zmieniać profil i tak dalej. No, tutaj już nam to się aż tak dobrze chyba nie sprawdza, więc ja zostałbym na pewno przy Adobe Standard lub Adobe Natural. Zobaczmy, nie bardzo. Jest chyba jednak Adobe Standard tutaj. Portret chyba za mocno, zwłaszcza dosyć czerwono, a kamera standard chyba robi się tutaj nieco żółta. No ale to na pewno by było... to na pewno byłby tutaj wasz wybór. No i dalej moglibyśmy trochę popracować z kolorami. No i kolejna rzecz, jak sobie radzi z bardzo ciemnym światłem. No i myślę, jeśli mamy bardzo ciemne światło, no to będzie pojawiał się ten szum, jak widzimy tutaj. Aż tak dobrze sobie nie poradziliśmy. Jest trochę szumu. No ale to tak tytułem wstępu, a na pewno jakieś krajobrazy niebawem będą się pojawiały, no i na pewno również wideo na tym kanale, nie tylko ze zdjęć, ale jakieś montaże i tego typu rzeczy. Zapraszam na Instagram, śledźcie moją pracę, na pewno mnie to motywuje, a wy mnie usłyszycie już w następnym wideo.